Minecraft, ale w dzisiejszym odcinku zagramy na najdroższej modyfikacji na świecie. A jest ona warta prawie 200 tysięcy złotych i została stworzona dla MrBeasta. Naszym zadaniem będzie zdobycie klucza, który otworzy nam bramę w Ancient City. Ale żeby go dostać, najpierw musimy pokonać Wardena, co wcale nie jest takie proste. Gdy nam się to uda, poznamy pierwsze miasto i magia dopiero się zacznie. Ale stop, hola hola basta, nie po to się kąpałem. Najpierw muszę się przygotować, przecież nie pójdę tam z kamienną siekierą. Tak więc rozpocząłem grę. Ściąłem pierwsze drzewo, zrobiłem narzędzia i ruszyłem na poszukiwanie wioski. Na szczęście nie była ona aż tak daleko i znajdowała się pod górami, w których mogło znajdować się Ancient City. Ukradłem trochę zboża, dotłukłem Zbyszka i poszedłem do kopalni po surowce. Przygotowałem zbroję i narzędzia, po czym ruszyłem do Netheru. I zepsułem przy okazji portal. Znalazłem bastion, ukradłem złoto i rzeczy ze skrzyni. Handlowałem z piglinami, zdobyłem pałki i byłem gotowy na smoka. Wyszedłem, znalazłem stronghold, ukradłem książki i stoczyłem pojedynek ze smokiem. Po walce zdobyłem jeszcze kilka pereł po to, żeby móc znaleźć End City i zdobyć elytrę. Udało mi się znaleźć miasto, był statek i dorwałem kilka itemów w środku. Gdy wyszedłem, przygotowałem stół do enchantowania, zrobiłem łuk i byłem gotowy na przygodę w Ancient City. No dobra, myślę, że po godzinie przygotowań jestem prawie że gotowy do tego, żeby pokonać Wardena tam na dole. W sensie, zaraz akurat pod tą wioską, co nam się trafia na samym początku. Jeszcze udało mi się trafić naprawdę kozacki, chyba najlepszy możliwy łuk z tych czterech, które mi po prostu nie wyszły. W każdym razie, zejdźmy tam na dół i spróbujmy pokonać Wardena. Mam jakiś tam plan na to, bo to nie jest wcale proste. Zwykle pokonywałem go w ten sposób, że wchodziłem sobie dosyć wysoko i ostrzeliwałem go z łuku. Tak mi się udawało go pokonywać. Mam nadzieję, że... Proszę, nie rób mi tego. Mam nadzieję, że tym razem uda się zrobić to samo. Wezmę sobie jeszcze trochę żarcia, tak w razie czego, bo nie mam zielonego pojęcia, co może być tam w środku, gdy odpalimy sobie cały ten portal. No ale jeżeli ta modyfikacja jest warta 50 tysięcy dolarów, czyli na oko jakieś 200 tysięcy złotych, to myślę, że w środku może być grubo. Dobra, jak dobrze kojarzę, to tędy powinniśmy zejść gdzieś na sam dół i już tam był cały Ancient City. Czy mam wystarczająco bloku w razie czego, żeby gdzieś tutaj się podbudować? No pewnie, że nie. Okej. Chyba nie ta dziura. A nie, dobra, może być. Dobra, daj mi to Ancient City. To było to, no to się musi być gdzieś tutaj. Okej, wszędzie jest skarb, nawet znalazłem diamenty, ale jeszcze nie mogę znaleźć Ancient City. O, właśnie, o to mi chodziło. Właśnie o to miejsce. Dobra, jak to teraz zrobić, żeby go przywołać? To coś powinno wysłać sygnał, tylko on raczej pojawi się tam, gdzie ja jestem, więc muszę to jakoś rozkminić. Weźmy letarkę. O, proszę bardzo. O, no widzisz, no to bardzo dużo widzę w tym momencie, super. Dobra, niech mi się pojawi światło, bo jakiś pomysł bym chciał mieć na to. Dobra, tam jest dosyć wysoko, więc gdybym go przywołał gdzieś tutaj, to mógłbym uciec w tamtą stronę. Najlepiej bym go przywołał gdzieś tu w ogóle. Ile leterką polecimy sobie tam, o ile mnie nie utłuczę za pierwszym razem. O, dobra, pojawił się, okej, lecę jak najdalej od niego, przynajmniej na razie. Ała! Dobra, i teraz do góry, jak najwyżej muszę się podbudować. Załóż klatę, kolego przysympatyczny. Muszę go przywołać do siebie jakoś łukiem najlepiej, strzałami. Gdzie on jest? Chodź tutaj! No nie zobaczę go, to nie jest tak wysoko wcale! Czekaj, gdzie on jest? Panie Warden, gdzie pan jesteś? Czekaj, tam strzelę. O, widzę go, dobra. Gorąco się ewidentnie słyszy, ale nie chcę tutaj zejść. Ups, spadłem, trafię go? Dobra, dostał. Będzie teraz leciał do mnie, czy nie? Zszedł na dół, ale chyba nie widzi mnie za bardzo. Okej, dostał i teraz chyba powinien tutaj lecieć, nie? Zapraszam, panie Wardeniasty! Idzie, dobrze. Dobra, stąd nie powinien mi trafić, tak przynajmniej myślę, tak mam nadzieję. Dobrze, jestem za wysoko, nie jest w stanie mnie stąd trafić, więc w tym czasie my możemy go utłuc z łuku, pięknie! Okej, chłop nie żyje, teoretycznie przynajmniej. Mam nadzieję, że upuścił mi klucz, którym otworzę bramę. W tym miejscu, jak widzicie, jest właśnie miejsce, do którego powinienem wsadzić klucz i oby tutaj... Nie, no musi być ten drop, no nie ma innej opcji. Dobra, ewidentnie tam coś leży. I mylę państwo, mamy klucz. Dobra, podejdźmy tam tak, żeby kolejny Warden najlepiej mi się tutaj nie pojawił. I po godzinie ponad zabawy wsadźmy klucz do tego i zobaczmy, co się stanie. Okej. Wow. Co to jest? Ej, co jest? Coś mnie tam wciąga! Co to jest za miejsce? Czekajcie, wyłączę sobie to światło, żebym mniej widział. Okej, tak to powinno wyglądać. Jezu, jakie to jest gigantyczne! Wow. Co ty gadasz? Ej, tam jest jakiś punkt, to jest chyba miejsce, do którego będę musiał pójść. Ja cię nie mogę, jak to wygląda. Co to jest za miejsce tam z tyłu? Co to
to jest? O, czekaj, 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 coś się stało, szedłem... Tam są jakieś wieże, co to jest? Eternis. Okej. Okej, musimy znaleźć sposób, żeby pokonać Eternis. Jak ja mam pokonać coś takiego gigantycznego, jak jestem taki maciubki? Co to jest za miejsce? Ja muszę się tam w ogóle dostać do tego całego zamku. Nie wiem nawet, którędy mam pójść. Dobra, no nic innego poza tym mostem nie znać. Co to jest? Coś takie coś normalnie nie rośnie. Okej, no jest mało sympatycznie. To jest przegigantyczne. To wygląda jak 50 tysięcy dolarów, tak myślę. O! Słyszę Wardena. Ja bym nie chciał za bardzo z Wardenem walczyć, tak sobie myślę. Gdzie jest Warden? Słyszycie go? No ja ewidentnie go gdzieś słyszę. Gdzie on jest? Bije mu serce. Ej, w co ja wchodzę w... Do czego ja wchodzę? Ej, tu nic nie widać. Gdzie ja wszedłem? Ja nie mogę, jaki ten świat... Ej, tam jest Warden. O kurczę, jak ja mam się go pozbyć? Ty, no nie podoba mi się to. On mnie wyniucha, nie? Jestem w stanie tak przejść, czy nie ma takiej możliwości? Czy on mnie wyniucha? Panie Warden, ja nie chciałem do tego miasta wchodzić. Znaczy chciałem, ale uznajmy, że nie chciałem. Oj, czy on mnie czuje? Chyba mnie czuje. Chyba bardzo mnie czuje. Dobra, ja muszę go jakoś wykiwać, wiecie? Dobra, wróćmy tam. Muszę go jakoś ominąć. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Dobra, no on jest tam. Ja bym tak szybko spróbował. Tak na szybkości! Dobrze. Ej, chyba jest. Chyba się udało. Chyba się udało. Tylko gdzie ja jestem teraz? Dobra, tu jest jakieś wyjście. Nie wiem, gdzie jest ten Warden. Nie mam pojęcia, mam nadzieję, że mnie nie goni. Ja go tak średnio widzę. Dobra, chyba mnie zostawił. On jest tam zaraz jakby przy tej ścianie. Co, mam nadzieję, że tutaj nie wejdzie. Dobra, tam do góry muszę się jakoś dostać. To jest ich więcej? Ani go nie widzę, ani go nie słyszę. Gdzie on jest? No gdzieś tu blisko musi być Warden, no halo! Nie wiem, aczkolwiek w dalszym ciągu nic nie widzę. On mnie jakby czuje cały czas. A mogę w to coś strzelić jakby? Czekaj, da się tak czy nie za bardzo? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Wow! Co to było? Ty, coś wystrzeliło normalnie. Ale się przestraszyłem, jeny. Co zawału można dostać? Jezu! Aż ciarek dostałem, no bez jaj! Dobra, znajdź sposób, żeby pokonać Eternis. Co to jest? Czekaj, nie mogę do tego wpaść, bo może coś mi się zdać. Nie mogę do tego wsiąść. Co ty gadasz? Destroy the tower blocking your view of Eternis. Okej, czyli muszę zniszczyć to coś, ten zamek, żeby Eternis widzieć. Jak się tym strzela? Okej. Co jest? Czekaj, daj. O, ciężko się tym steruje. Jezu, co jest za modyfikacja, ja nie mogę. Okej, mamy to? Już? Okej, i? Jak się tym strzela? Oj, ładuje coś. Co jest? Co się stało? Co ty... Co tam się dzieje w środku? Ej, mogę tam strzelić? Dawaj, jeszcze raz. Okej. I co teraz? Co się w ogóle zapaliło przy... Co się dzieje? Ty... Zabrała mi maszynę do strzelania! Mnie też zabiera! Gdzie mnie to zabiera? Co się dzieje? Ty, to mnie wciąga do środka tego czegoś wielkiego! Gdzie... Co się ze mną stanie teraz? Ja to mnie wciągnęło w jakąś nicość. Do środka Eternis. Halo? Gdzie jestem? Hej? Jest jakieś wielkie oko. Aż mnie zacina kamerę, co ty? Widzisz to? Inside the eye. Jestem w środku oka. Ej. Co to za... Co to jest za miejsce? To jest, wygląda jak koniec świata totalnie. Że na jawie takie rzeczy są możliwe, to jestem w szoku. Dobra, ja muszę się stąd chyba jakoś wydostać. Okej, czekaj, 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 czekaj. Dobra, musimy naprawić sobie tą maszynę do strzelania i musimy znaleźć te części, które zostały zabrane. Dobra, i mamy jakieś punkty? Co to jest? Dobra, muszę chyba tutaj wejść. Jak to wygląda? Ja mam do tego wskoczyć. Co ty gadasz? Dawaj, dobra. Okej. Gdzie... Wow, co to jest? Dobra, widzę, że tam mamy gasty? Jakieś dziwne, mogę je zaatakować? Wow!
Nie we mnie, proszę, nie we mnie! O nie, nic nie widzę, nic nie widzę! Dobra, a weź do tego wejdź! Wow! Dobra, ja w te gejzery muszę wpadać. Okej. Dobra, trzeba to coś utłuc, bo mnie ukatrupi. Dobra, te gejzery pomagają mi się przedostawać na inne wyspy. O, przestań do mnie strzelać! Chyba ja nie wiem za bardzo, gdzie mam iść teraz nawet. Dobra, pokonałem to coś, tylko... Okej, muszę dostać się tam do góry, więc w ten gejzer muszę wejść. Wow. Ups. Chyba za krótko strzelał ten gejzer. Okej. Jestem tutaj, teraz na drugą wyspę do góry. Dobra, dawaj. Doskoczę czy nie doskoczę? Doskoczę, okej. Nie spodziewałem się, że będę gejzerami skakał. Okej, czyli teraz musimy dostać się... gdzie? Tutaj. Okej, przegryźmy chlebka, bo jest naprawdę grubo. I teraz dawaj tam, na tą najwyższą wieżę. Gdzieś tutaj muszę się dostać. Dobra, i chyba znalazłem jedną część. Mamy to. Co jest? Ja to na plecach trzymam. Jaki ze mnie jest kozak. Dobra, musimy to wrzucić teraz do tej całej maszyny, żeby zacząć składać części. Okej. Mamy to. Pierwsza część zdobyta. Gdzie mam teraz wejść? Chyba znowu w to coś. I to mnie przeniesie na zupełnie inną wyspę. Tam muszę się dostać. Ale że jak? Dobra, weźmy jeszcze raz. Co jest? Co to jest za wyspa? Okej, to wygląda dziwnie. To coś jest. Tu są żaby! Oj! Oj! Nie! Idź mi stąd! To jakieś dziwne coś z tego się w ogóle wykluwa, widzicie? Są jaja i pająki, ale są takie jakby robotyczne. Dobra, mam wyłączyć generatory, żeby wyłączyć barierę laserową. Okej, tam jest jeden generator, tam jest drugi, dobra. Czyli muszę wejść jakoś naokoło, żeby dostać się do góry do tego czegoś. Oj, no tutaj wszędzie są te robaki! Jak ja mam się tam dostać do tego generatora? Co to jest? Dobra, okej! Idź mi stąd, ja nie chcę się z tym bić! Dobra, muszę doskoczyć jakoś tam. Nie muszę jakąś kolejnością lecieć, nawet nie wiem. Dobra, chyba teraz tu. Okej, ale tam miałem się dostać, nie tutaj chyba. A może? Czekaj. Ała! Czekaj, bo ja naprawdę nie będzie miałem wejść, może tam? No tam muszę wejść, bo... Wow! Idźcie ode mnie, robaki! Jak tego dużo, zaraz mnie zrzucą. Muszę tam się dostać jakoś. A nie! Okej, jestem. Czyli dobrze trafiłem. W ogóle je... Wow! Okej, nieważne. Skoczmy już tam, żeby odzyskać... wyłączyć tą pierwszą... Okej, pierwszy generator jest wyłączony. Ała! Ała! Spadać! Tutaj można się wystrzelić? Można! Dobra, i to mnie wyrzuci z powrotem na wyspę. Może być, że na jawie takie rzeczy są możliwe. Dobrze, że się przygotowałem, by mi nie dał rady. Okej, czyli z drugiej strony prawdopodobnie dosłownie musimy zrobić to samo, czyli dostać się na tą najwyższą wieżę i wyłączyć ten, generator. Okej, tu. Teraz musielibyśmy dostać się najlepiej pewnie tutaj. Nie, ewidentnie nie. Chodźmy tu, teraz tu i z tego chyba dostaniemy się tam do góry. No, myślę, że tak może być. Albo polecę w nic, coś nie wiem. Uwaga! Dobra, mamy to. Okej, teraz wyłączmy to. Mamy to, dobra, możemy wracać i znaleźć tą kolejną część, bo wyłączył się laser. Dobra, wracamy i tam będzie chyba ostatnia część, znaczy druga. Idź ta, pająki, ode mnie! Pieny, co to jest w ogóle? To jakieś robactwo. Masakra. Dobra, można przejść? Tutaj ktoś będzie na mnie czekał, aż się boję. Ej, co to jest? To jest... To jest jakiś laser w ogóle. Jeny, to nic nie będzie, to jest ostatnia część, dobra. Po prostu ją podnieśmy i idźmy sobie stąd. To jest najlepsze, co można zrobić. O! No i mam! I na szczęście nikogo nie ma, to wyglądało dosłownie jak arena, aż się bałem, że coś będzie. W porządku, czyli teraz możemy wrócić i połączyć drugą część, mam ją na sobie? No pewnie, że tak, wszystko na plecach, bo ja silny chłop jestem. Wrzucaj! O! Dobra, i zostaje nam ostatnia część, żeby wystrzelić w tamto coś? Co ty gadasz? Aż mi normalnie kamera się zacina, jak tam patrzę, nie? Komp nie daje rady. Dobra, ostatnia miejscowa, w której zdobędziemy kolejną część. Mam nadzieję, że już ostatnią. Co to jest? Wow! Okej. Na samym środku mi się wydaje, że coś jest, czy tam coś jest? Ej, tam jest ta część, którą potrzebuję. Co to jest? To coś tu... Mak kryształowy, no bez jaj...
Jak ja mam z nim walczyć? Ej, przecież to nie będzie wcale prosto, on mi jakieś czary robi! Woo! Ej, to jest... No bez jaj! Jacyś rycerze chodzą, to coś do mnie w ogóle atakuje. Idź ty, magu okropny! Dobra, trzeba go jak najszybciej pokonać, bo inaczej będzie ciężko. Spadaj sobie, to co ty robisz? Dobra, nie przywołuj niczego więcej, chłopie, proszę. Wow! Dostałem tym czymś. Mogę go zaatakować mieczem, bo łukiem, tak powiem wam średnio, może nie z miecza da radę. Może... Wow! Jak mnie walnął! Oj, że mnie dostał? Że mnie dostał! No z chłopem trudniej niż z tym, dosłownie! Niż ze smokiem, teraz czekaj, może mieczem jednak. Ła, no nie da się do niego podejść, mogę go walnąć, ale raz, bo od razu mnie bije. Dobra, czekaj. Dużo punktów życia mu nie zostało. Może się uda, może się uda. Ła, stałem w łeb. Dobra, z dwa razy jeszcze tylko. Uwaga! I mam go! Dobra. Spadła ta maszynka. Co to jest? Mogę to strzelić? Co to jest? Dobra, daj to coś. Mamy trzecią część. I teraz będziemy mogli już naprawić ten cały nasz Doombreaker. Dobra. Co się stanie, jak to naprawimy, jakby? To... Będę to już strzelał w coś? Okej, destroy the core. Możemy wejść i wycelować w sam środek. Czy to jest sam środek? Okej, tu. Samym środkiem myślę, że jest ta biała... To białe coś na samym środku. Dobra, kliknij. Ładujemy i trafię! Uwaga! Co jest? Co się dzieje? Ty jak... Co się dzieje? Co? Okej, udało mi się to pokonać! Ile ludzi przy tym pracowało? No się nie dziwię, jak 200 tysięcy złotych to było warte, to trochę ludzi musiało pracować. Stworzone z miłością. Okej, może nie było to zbyt długie, ale no było konkretne. Mogę się stąd jakoś wydostać? Co teraz mogę zrobić? Halo? Halo? O, możemy wrócić do normalnego świata, w ogóle jak to ładnie wygląda. Możemy wrócić tak... Tak po prostu, po wszystkim? Okej. To było niesamowite. Ej, poczekaj chwilę. YouTube wybrał ten film specjalnie dla ciebie, żebyś go obejrzał. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia, ale to nie może być przypadek. Kliknij i zobacz, co tam jest, bo czas już się kończy. Za 3, 2, 1.